W roku 2022 zasłużonym dla sołectwa Pogórze został nominowany pan Ireneusz Korzonek. Sportowiec, działacz sportowy. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek imprezę sołecką, a zwłaszcza cross świętojański, bez profesjonalnej konferencjerki pana Irka, gdzie jako prowadzący użycza niewątpliwie swój radiowy głos. Jest pomocny dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza w każdej kwestii. Koło Gospodyń Wiejskich Pogórze chcę podziękować panu Ireneuszowi Korzonkowi za to, że z nami jest. Pomaga, doradza, wszystkim dogadza. Jak się na wsi coś dzieje, to nic bez niego nie istnieje. Był prezesem LKS Pogórze od 1992 roku do 1990. Ireneusz Korzonek wspomaga wszystkich mieszkańców. Nigdy nie odmawia pomocy. Zawsze, wszędzie mamy pomoc pana Ireneusza. W imieniu OSP chcielibyśmy bardzo podziękować panu Irkowi za bezinteresowną pomoc, za wsparcie o każdej porze i dnia, za ciekawe pomysły dla naszej miejscowości, za to, że zawsze jest uśmiechnięty i wiele dla nas znaczy. Wkładał dużo serca w to, co robił. Między innymi kończył budowę pawilonu sportowego. Z jego inicjatywy powstały ścieżki edukacyjne w Pogórzu. Ścieżka historyczna, ścieżka przyrodnicza. Jako sportowiec startował jako nieliczny pogórzanin w warszawskim maratonie. Jest filantropem, altruistą. Po prostu dobrym człowiekiem.